Podnominał KAST. Lek na kolarski ból dupy. Dawkowanie. Raz na jakiś czas. Tematyka. Rowery, bajery, ogóry, grand tury, waty, laktaty. W razie wątpliwości, skonsultuj się ze swoim influencerem lub cyklomejwenem. Słuchasz na własną odpowiedzialność. Dokładnie tak. Lek na kolarski ból. Dupy i w tym wypadku, w tym odcinku, jest on indywidualnie aplikowany przez pseudoprofesora, zresztą samozwańczego kolarstwa Piocka Klina, czyli mnie. Już nie będę mówił o sobie w trzeciej osobie, w tym odcinku przynajmniej obiecuję. Pawełka nie ma dziś, ponieważ żniwa. Żniwa, żniwa, żniwa. Pawełek żniwuje w serwisie. Ja dzisiaj też postaram się w miarę wam ekspresowo te wszystkie poopowiadać historie ważne, mniej ważne i bądź bardzo ważne, bo też zwijam się w plecaczek i z Pawełkiem wyruszamy w stronę Pruszkowa, gdzie w poniedziałek, wtorek, środa będziemy testować. Będziemy testować triatlonistów, będziemy testować masteusów, będziemy testować... U będziemy testować y, zawodników zawodowych, y, U23 y, nawet zawodowych, y, że tak powiem, y, także, także troszeczkę niestandardowo ten dzisiaj odcinek wychodzi w sobotę, ale to się dobrze składa, bo mieliśmy dużo ścigania, y, jutro lierz, baston, lierz, także wypadałoby coś jeszcze o tym lierz, baston, lierz powiedzieć, bo dlaczego by nie. E, dlatego, e, dlatego, dlatego gdzieś bym tutaj e, zaczął e, może zacznijmy od początku także, e, historia hmm wiecie co, e, zacznę zupełnie niestandardowo, zacznę od kolackiego momentu Panie, panie, masz pan chwilkę, moment? Mam moment, ale tylko kolarski. No i nie przenoszę was jakoś tam strasznie, strasznie w odległą przeszłość, ale, ale wyścig, bo zaraz o nim będziemy rozmawiać, najlepszy wyścig roku i tyle w temacie, czyli wyścig z pod Paryża do Rubem. No i przenieśmy się do 2013 roku, kiedy życie było dużo łatwiejsze Byliśmy społeczeństwem, jak to bywa, pre-COVIDowym. I wyścig Piekło Północy. Wyścig w tamtych czasach jeszcze mocno, mocno hmm, dzielony i rządzony przez. Oto był końcówka okresu kancelarowo bonanowego No i nie inaczej było w tym 2013 roku, bo Fabian Kancelara, który występował tam oczywiście w roli faworyta przez całą, praktycznie cały, cały wyścig jakoś taki pokazywał, że nie jest skory do gonienia, do kasowania ucieczek, jak ktoś tam, jak, jak Van mat jeszcze zaatakował, to na przykład podjeżdżał sobie do samochodu coś porozmawiać, po zjeść sobie żel, potem jak ktoś atakował, to on po prostu zjeżdżał na tył. No i tak wszystko to się toczyło, toczyło, toczyło. Poszedł z przodu odjazd paru zawodników, ale to nie miało y, tak wielkiego znaczenia, ponieważ y, na 22 km do mety, y, kompa y, kompanią PWL, ten jeden z cięższych odcinków Byłkowych, y, jakby to y, powiedzieli w TVP, y, Fabian Cancellare mocno nacisnął na pedały na tym odcinku Byłkowym, y, zrobił potężną selekcję, dojechał do odjazdu, y, no i tak mieliśmy. Czterech zawodników na czele, czyli właśnie wspomnianego Spadakusa, Sepa Van Marke, który jeszcze wtedy oszukiwał się, że uda mu się wygrać Flandrię bądź Roubaix, no i dwóch zawodników z Omega farmy Quickstep, czyli Steina van i Zdenka Sztybara. No i teraz dochodzimy do tego, dlaczego ten kolacki moment właśnie dzisiaj występuje w odcinku 15, czyli mamy czterech zawodników. I z tego dwóch zawodników z Omegi Farmy Quickstep, która teraz jest przecież um, um, Quickstepem step, quick Alfa Vinyl, um, czyli z zespołem Patryka Lefevre, jak to? Zresztą też było w 20, 2013 roku, 15 km, 800 m do mety na słynnym odcinku Carrefour de Arde. Stein van der Berg jedzie troszeczkę za blisko kibiców, a może kibice stoją troszeczkę za blisko kolarzy? No to już jest debata na, na, na dłuższy podcast. Zahacza jednego z, 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 z widzów, którzy patrzą, jak ta pierwsza trójka, czyli Sztybar, Seb van Marke i Kancelara, mijają. E, mijają to kibica, kibic cały czas patrzy na nich, wystawia głowę, skur, skulony, uderza w niego Stein Vandenberg i zostaje już tylko jeden zawodnik Omegi Farmy Quickstep. Ale nie na no długo, spokojnie, bo po kilometrze na 14 kilometrów, 800 metrów do mety, e, podobny los y, spotyka Sztybara. No, Sztybar akurat uderza w kibica, który trzyma kamerę, nie przewraca się, ale przelatuje przez... Całą szosę wskroś. Musi wypiąć nogę z pedału, jedną nogę z jednego z pedałów. No i ten pociąg w postaci kancelary i sepa van Markę mu ucieka. Do, z tyłu zawodnicy zaczynają się troszeczkę bawić w kotka i myszkę. Z przodu kancelara z sepem van Marke. Jadą już do mety i ta taka końcówka, gdzie w końcu po asfalcie nic się nie dzieje. Kancelara chce coś uniknąć sprintu, chce sobie zapewnić zwycięstwo. Atakuje i to taki też ciekawy moment. Po tylu kilometrach, po takim młynie na tym Paryżu, jest na tyle jeszcze przytomny, żeby zaatakować. W momencie przeskakuje na drugą stronę ulicy, w momencie, gdzie na, na, na środku ulicy jest, nie wiem jak to nazwać, takie ogrodzenia, pasów dla pieszych, w sensie takie wystające wysepki razem z jakimiś znakami czy czymś takim, no oczywiście po to, żeby odskoczyć Rozkręcić manetę i otworzyć y, przestrzeń. Wiadomo, kancelaria, mistrz olimpijski, mistrz świata, wjeździe na czas i po prostu zgubi to sepa Van Markie, ale van Marke jest równie, y, przy, y, równie y, przytomny, wskakuje prosto na to koło kancelary, nie daje się zerwać. Panowie wjeżdżają na y, 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 tor. Na początku van Marke jakoś zjeżdża, za niego wychodzi na niego siada Kancelara, potem na drugim wyrażu Van Marke zlatuje z tego wyrażu, otwiera sprint Kancelara, siada mu na koło i przez chwilę wygląda, że może jednak ten Sepp Van Marke wygra parę szybę, ale nie, 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 nie wygra. Wjeżdża na metę, oczywiście pierwszy Spartakus i kończy tą Tą nierówno można by rzec walkę. Tak, także taki kolacki moment, on jest oczywiście w nawiązaniu do tegorocznej sytuacji z wyścigu pary szybę, o której już za chwilkę wam opowiem. starczy, już do wygląda. No oczywiście ta historia, o której, o której chciałem wam opowiedzieć, no to jest oczywiście powiązana z tym pechem, no chyba. Pechem Lamparta, czyli zawodnika z tego, z tego samego teamu można by powiedzieć, no innych, innych sponsorów, ale praktycznie cały team został ten sam, bo teraz już oni tak często się zmieniają, że teraz to jest co? Dekenik Vinyl Quickstep Alfawiny, już naprawdę jestem e, pomieszany, poplątany, tylu tych, tak mieszają tymi sponsorami, no ale to ogólnie Wataha Wilków, Patryka Lefevre'a. E, no i e, to, tam właśnie e, ten pech, e, ten pech Lamparta, który na tej praktycznie przedostatnim chyba odcinku, czy może nawet ostatnim odcinku e, kostki brukowej, ale kostki z takim poboczem asfaltowym e, wjeżdża w dziadka, który praktycznie może być tym dziadkiem z tego transparentu Opiomi, e, no i tak walczy z tym rowerem, wygląda, że może się nie przewyższyć, Wróci, ale potem jak już mu zacina ten rower na boku i on tak przelatuje w ludzi. No to może by wiadomo, żeby nie wygrał tego wyścigu, no a to też zawodnik, któremu bardzo zawsze zależy na tym paris który kocha to Paris-Roubaix. No a tutaj chyba pek, bo tak ludzie mówią, jakby jechał po byłkach, to by się jakby kuska nie skakała, to by nóżki nie złamała. No mimo, że my traktujemy te, te zawody jako wyścig po byłkach, to tak naprawdę ten wyścig jest po szosie, no i ten akurat asfalt był częścią szosy i po tych 250 km po prostu lampat już jechał, oddychał rękawami, widział przez uszy i po prostu starał się gdzieś znaleźć jakiś moment płaskiego, jakiś moment łatwiejszego terenu, żeby, żeby sekundkę tam odpocząć. No i niestety, zamiast podium skończyło się, skończyło się wywrotką. No i, no i szkoda, szkoda, bo mówię, taki zawodnik, który też miał ciężki początek sezonu, jakieś tam problemy trochę zdrowotne. No i teraz. Hmm. No, i teraz musi y, niestety y, tylko siedzieć i zastanawiać się, co by, y, co by było y, gdyby. No, bo niestety y, nie, y, nie udało się. Udało się wjechać w pierwszą dziesiątkę, no ale trzy minuty straty y, na plecach Matię Wjazd na metę, za plecami Matię Van Der Pola. Y, a mogło być, a mogło być tak. Pięknie. Za to pięknie było dla um, Dylana Van Barle, No bo Dylan Van Barle w cichu odjeżdża. Wygrywa najszybsze paryż w historii. 5 godzin 37 minut. Średnia 45 km 792 m na godzinę. E, minutę 47 przed e, Never Doubt Vault, czyli przed wałtem Łołutem, e, czyli Vaultem Van e, No i z takich coś, z ciekawostek, cóż wam mogę powiedzieć, e, Wrzucił, wrzucił dane na strawę Dylan Van Badle. No to jest hit, bo gdzieś tam około 7000 kalorii przepalonych. Ok. Średnie waty przez ten cały wyścig 307. Normalizowana mod 341 watów. Maksymalne gdzieś tam przy ataku 1126. Także i to było po. Um, po wyjściu z lasku Arjenberg, także no niesamowite, niesamowite liczby to, że zawodnicy tak jak właśnie Edlan Van Badle czy Mattie van der Poel, te pliki i pokazują, no pokazują że to to jest naprawdę mężczyzn, to jest naprawdę zwariowany, zwariowany jakiś sport z zupełnie innej bajki no, co można powiedzieć? Prze, w zapowiedzi paryższej powiedziałam, że, że Ineos tu jest takim zespołem ciekawym, bo, bo właśnie mają dużo opcji, są bardzo mocni. No i Dylan Van Badle, tak naprawdę we wszystkich publikacjach, je czytałem, słuchałem po wyścigu, każdy mówi, no, no przecież, no przecież no Dylan Van Badle, no dlaczego? Dlaczego by nie? No, no, dokładnie, no bo to tak naprawdę nie kojarzy nam się Dylan Van Badle z jakimiś super wynikami, nie jest miłośnikiem wielkim byłków. No, ale nie zapominajmy, że to jest zawodnik, który był drugi na zeszłorocznych Mistrzostwach Świata. Myślę, że jakbym tak zapytał dziesięciu z Was, postawił i przy ścianie i zapytał, kto był drugi na Mistrzostwach Świata rok temu, to może pół osoby statystycznie może by mi powiedziało, kto był drugi na Mistrzostwach Świata zaledwie niespełna rok temu. No, oczywiście, też był drugi na Flandrii i to już w tym roku. Także zawodnik taki właśnie. Hmm, Mocny. Jak sam powiedział, nie ma jakiegoś, może, takiego skoku, nie ma takiego sprintu, ale im ten wyścig dłuższy, im ten wyścig yy, cięższy, to właśnie jest takim dieslem, który, tak jak powiedziałem, 307 watów moc średnia, 341 znormalizowana. Yy, dziękuję, dobranoc. Jeżeli chodzi o, o jeszcze takie ciekawostki z Pary yy, no to na pewno warto powiedzieć o. Zmianie trochę w podejścia do opon. No oczywiście każdy widział ten, pewnie każdy widział. Te koła Jumbowizmy, czy to właśnie u Krzysztofa Laporta, czy potem, też się okazało Wauta Vanatta, które się składały jak ciasto na pierogi, no niektórzy powiedzieli, o, to takie, co to za koła, to w ogóle jest skandal. No a tak naprawdę, Jumbowizma, warto powiedzieć, że jeden z niewielu teamów, ciekawostka na pewno, który jechał na szytkach No i teraz, jak szytka nam się przebije na takich blokach co nie jest jakimś wielkim wielkim nowum, czy też nie jest to jakoś bardzo rzadkie, rzadka sytuacja, tak no to jak wjedziemy już na biurki, zaczniemy tłuc tym, tym kołem bez powietrza na tych biurkach, ten karbon się po prostu wykrusza, no i w pewnym momencie się po prostu składa, albo tak się presluje pięknie, jak właśnie Krzysztofowik pod, który zrobił taki wślizg rowerem praktycznie, jak to koło mu się składało na tym odcinku biurku. Także, także wychodzi na to, że jumbowizma zapłaciła może za to klasyczne Podejście, tradycyjne podejście do, do doboru ogumienia. Inne zespoły raczej, raczej, raczej na tubelessach. Na tubelessach z taką wkładką, o której też wspominaliśmy, już kiedyś z pawełkiem, taką gąbką, którym jak się pompuje, ona się ona zmniejsza swoją objętość, a potem jak powietrze schodzi, to ona się po prostu rozszerza. No i może dla nas, jak amatorów, nie jest to jakaś. Nie wiem czy to jest jakaś super technologia no jak nam strzeli strzeli guma i mamy na przykład 15 km do domu czy tam nie wiem jesteśmy na wyścigu no to wiadomo że nie jedzie samochód serwisowy i nas tam nie zmieni nam koła szybciutko tylko no to już jest koniec wyścigu zmienimy sobie gumę i pojedziemy na, na metę dla zawodowców coś przydatnego, szczególnie taki takich jak pary B, no bo jak łapiemy tą gumę, e, powietrze schodzi, cały czas jedziemy na tej gąbce, czyli nie, wytu, nie tłuczemy, nie wybijamy tej karbonowej obręczy, która nam się potem nie pracuje i nie składa w pół. E, także jakoś nie wyciągałbym tutaj wniosków takich, że szkoła Shimano są okrutnie niedobre i nigdy ich nie należy kupować. E, wyciągnąłbym takie wnioski, jeżeli chodzi o sprzęt, że paris B jest tak ekstremalnym przykładem kolactwa, pseudo chyba szosowego no że wszelkie te właśnie awarie no tak jak były na przykład problemy z Shimano Dei 2 które przecież wchodziły w tryb awaryjny i chowały się czyli wchodziły tak jakby na najcięższe przełożenie z tyłu żeby żeby uchronić um, Przerzutkę przed uszkodzeniem podczas upadku, no bo te wstrząsy były tak mocne, że sensor w przerzutce myślał, że się przewróciliśmy, a po prostu nie my, no tylko tam zawodnicy, którzy lecieli 50 na godzinę przez Lasek Ehrenberg, czy też Cadfood del Arbl, czyli skrzyżowanie drzewa. Także także Dylan van Barley również na na tubelessach, tam nawet wyglądało na mecie, że gdzieś tam mu lekko strzeliło się, przedziurawił ten tubeless i się troszeczkę wylało mleka, ale to zalepiło, no i, no i dojechał to minutę 47, już miał tak tyle miał przewagi, że pewnie i by dojechał dojechał na bez powietrza w kole, no ale nie musiał tego robić, to chyba Johan van Sumeren ostatnie 3 km kiedy wygrywał Paryż, chyba właśnie jechał na flaku, jak wjeżdżał o ile się nie mylę przed właśnie grupą z Kancelarem goniącą go niesamowicie szybko. Do tego co jeszcze ciekawe, no można powiedzieć, że Mochody w bardzo dobrej formie, bo on tam cały czas praktycznie z przodu, cały czas gdzieś tam potem w grupce gdzieś złapał, złapał gumę, też w trochę takim e, gorszawym momencie. E, więc to wszystko się rozjeżdżało, zjeżdżało, Mochorycz cały czas z przodu. No, oczywiście też trzeba dodać, że ten Paryżu zaczął się na gdzieś tam około setnego km, czy nawet wcześniej, na, kiedy na wiatrach INEOS to poszarpał, rozjechał to wszystko. E, także to też e, ten wyścig był od początku e, Taki, e, dlatego też był tak szybki, koniec końców, ale też był tak stresujący. Mattie van der Poel, dwa gdzieś tam zostali, musieli potem po prostu liczyć na to, że jakoś to się wszystko potem zjedzie. E, także naprawdę e, no koniec, no kończmy ten sezon, no wyścigu w tym roku nie będzie. No spójrzmy prawdzie w oczy e, po, tym, po tym błotnym, październikowym. Paryż rybę okazało się, że nie musi być tak, tak błotno, błotnie i mokro i smutno, może być, może być na przykład ładnie i wiecznie i słonecznie, a i tak emocje będą niesamowite, no bo nie ma takiego nie ma innego wyścigu niż Paryż e, rybę, który przynosi takie takie e, emocje. Także e, także, także, także cóż bym wam tutaj jeszcze mógł e, powiedzieć. E, Gratisowo dorzucam Wam drugi, drugi, drugi um, kolacki moment dzisiaj. No skandal, dwa kolackie momenty. Także będzie naprawdę krótki i go posłuchajcie, bo to będzie nawiązanie do tego, co dziać będzie się jutro. Panie, panie, masz pan chwilkę, moment? Mam moment, ale tylko kolarski. Dokładnie, teraz może wróćmy nie tak dawno, bo to zaledwie dwa lata temu, rok 2020, no i wyścig Lierz-Bastoin-Lierz. Ja nie jestem wielkim fanem tych ardeńskich klasyków, bo zaraz jeszcze opowiem Wam o Strzale Walońskiej, która tak naprawdę jest wyścigiem, który może być pokazywany w TeleExpressie w pełni, w sensie to, co ciekawego tam się dzieje, czyli ostatni podjazd pod mur 900 metrów, to jest praktycznie cały wyścig, i tak też było w tym roku, ale wróćmy do Strzały, do strzały walońskiej 2020. Także wyścig, który mocno poszarpał się na ostatnim z tych takich decydujących podjazdów na Rochefoucault, tam została grupka czterech zawodników, czyli Primozzioglicz. Mark Hirsch i Tadej Pogaczar i Julian Ala Oni są po to są panowie, którzy potrafią zjeżdżać, także te, te zjazdy takie niebezpieczne na końcówce Lierz Bastoniasz nie były dla nich problemem, co oznaczało, że raczej Mattie Van der Poel, goniący Woods, Tish Benut. Warren Berghi, Michel Kwiatkowski, Dan Martin, Tom de Moulin, czyli taka naprawdę grupka no, sążna, sążna. nie miała tutaj tych panów szans dojść na zjazdach. Potem panowie współpracowali do momentu ostatniej prostej. Tam stary dobry pojawia nam się tutaj Mocholicz, który jeszcze jeszcze ich tam dogonił, tą tą grupkę czterech z przodu. No nie miał wyjścia, bo oni się czarowali. On musiał po prostu pełnym gazem przelecieć obok nich i liczyć, że go nie złapią. Natomiast no oczywiście go złapali, no i tutaj Ala Filip skoczył za nim, potem rozpędził się, wyszedł za pleców Mohoricza. I potem, jak zobaczył, że Hirsch boczkiem go idzie i chyba, chyba to ogoli, chyba ogoli, o to nagle tak troszeczkę zaczął tańczyć od lewej do prawej na tej szosie, zmieniać tą linię. Spowodowało to zmianę, wymusiło to zmianę linii Hirszego który jak, jeżeli by nie skręcił to by panowie się przewrócili Hirschi zmienił linię wjechał w Tadeja a Tadej Pogacza musiał wypiąć e, nogę z pedałów także tutaj jego sprint już się skończył Ala e, Filip dalej e, nie, nie zważając na ten e, na tą burzę, którą rozpętał, wjechał na metę i przed samą metą, może nawet nie przed samą, a trochę za wcześnie, zaczął się cieszyć, że wygrał. No ale wiecie, jak to, jak to jest. No nie wygrał, bo pod, pod pachą przejechał mu Primo Szyroglicz, który ten wyścig ogolił. Koniec końców, Ala Filip został zdegradowany do ostatniego miejsca w tej grupce, czyli do miejsca piątego, no właśnie przez tą wspomnianą zmianę linii. Ale też był to wspaniały, wyśmienity mem, gdzie Mistrz Świata. Cieszy się za wcześnie podnosi te ramiona, a pod pachą tutaj Rogalicz, licz, tu i goli jeden z kolarskich monumentów. Dobra, no starczy dawaj zmianę No i dobrze, wróciliśmy po tych dwóch kolackich momentach, no bo sezon nie zwalnia, sezon przyspiesza. No i co, warto powiedzieć parę słów o strzale walońskiej, czy może raczej o tym, o tych paru set metrach na koniec strzały walońskiej, bo to jest tak naprawdę cały wyścig. Okazało się, że Tadej Pogaczer jest człowiekiem, bo... Ala Filip wybrał chyba to koło Tadeja Pogaczała jako takie koło, którym, na którym będzie siedział, gdzie roz, rozpęta się, rozegra się ta cała gra. Walwedde został rozprowadzony na samym dole pod Mordechui przez Movistar, bo nie chciał, tak jak rok wcześniej zostać gdzieś tam zblokowany, żeby mu ten wyścig odjechał. Remco Evenepoel chyba miał roz, rozprowadzać Ala Filipa, ale chyba rozprowadzał samego siebie. Do końca nie wiem, co robił Remco Evenepoel. Do końca myślę, że Remko też nie wie, co robił. No i, 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 i co? Końcówka, przyspieszenie Dyna Latemca, który nie jakimś takim strasznym przyspieszeniem, po prostu może nawet nie przyspieszenie, a brak zwolnienia. Zaczął odjeżdżać razem z Walweddem na plecach i z Aleksandrem Wlasowem. Wlasow nagle puścił pół metra, metr, dwa, trzy. Gdzieś otworzyła się ta dziura za plecami El Balla. Byka, byłego mistrza świata, czyli Alejandro Valverde, króla e, Adenów, e, Za plecami w Lasowo otworzyła się kolejna dziura, e, g, w którą wjechał, e, na, po której wjechał e, na metę wspomniany Julien Alaphilippe, e, za nim Daniel Felipe Martinez, Woods, Ruben Guerreiro, Rudy Mollard, Warren Barguy, Alexi Villermot, Tish Benut i Tadej pogacza dopiero na dwunastym miejscu. Benoit Kosnefła. trzynasty, no zobaczymy jak on by się spisze na Lierge, bo myślę, że może być, może być sensownym, sensownym zawodnikiem, także Dylan Tens, zasłużona wygrana był najmocniejszy, miał najwyższe waty na kilogram, no gdybyśmy żyli w świecie bez Dylan Tens, no to co to by była za historia, Valvedde wygrywa swój, swoją entą, strzałę walońską w ostatnim sezonie w wieku 42 lat, no ale, ale Dylan Tens jest, także warto wspomnieć, że to zawodnik, który przecież wygrał generalkę w Tour de Polonia. Lat temu 5 wygrał też parę etapów Tour de France. Wyścig dookoła Walonii, czy takie tygodniówki, jest takim smakoszem tygodniówek. Także bardzo dobry, bardzo dobry góral. Bardzo dobry, też taki eksplozywny góral. Także nie było tutaj wielkich niespodzianek. A zresztą, co Wam będę opowiadał o tym wyścigu? Koniec, wystarczy Wam. Dłużej Wam opowiadam o tym wyścigu niż on trwał, bo ten wyścig przecież trwał tam dwie minuty z kawałkiem. Co ciekawe, tempo podjazdu było niższe niż jeżeli chodzi o strzałę walońską. Tempo podjazdu chyba 10 czy 20 sekund niższe od tego, które w. Rok temu, rok temu chyba nakręcił Ala Filip, który w ostatnich metrach wyprzedził Primosza Roglicza. A na ich plecach, oczywiście, wjechał kto? No, kto inny, jak nie Alejandro Valverde. Także, taka to ciekawostka. Koniec rozmowy o strzale walońskiej, bo tak jak mówię, poświęciliśmy na ten teleekspresowy wyścig i tak już za dużo e, czasu. Także przejdźmy do, e, do lierz, baston, lierz. Czy też w wypadku kobiet baston, lierz. Bo panie jadą z Bastoń do lierz. Nie robią tej całej e, całej e, dookoła. E, nie robią tego okrążenia denów. E, co e, na początek? Jeżeli chodzi o lierz. E, mm, 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 no pewnie wiadomo. Jeden z głównych faworytów, e, bo no tak, no trzeba go stawiać jako jeden z, 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 z faworytów. Jednego z faworytów. Em, Tadej Pogacza Nie wystartuje. Śmierć teściowej, także Tadej wybiera się na pogrzeb, a nie na ściganie, co pozostawia Team UAE bez Tadeja Pogaczera, co oznacza, że w Team UAE przewiduje, że będzie piekło i każdy będzie jechał na siebie i w ogóle będzie pomieszanie z poplątanie, bo mają, mają silny zespół Hirschi, Bennett, Rengen, McNulty, Poland, Soler, Ulisi, no ale każdy każdemu człowiek człowiekowi smartfonem, także tam będzie walka myślę na całego w Quickstep Alpha Vinyl myślę, że Julian Filip jakoś nie miał początku sezonu wspaniałego i będzie się rozkręcał ma do pomocy, kto to wie Remco, Tima de Klerka, Syrego Maurego Van Sevenanta, Van Wildera i Werwake do tego popatrzmy w grupami FDG e, no Maduas. E, żeniec, zobaczymy, Rudy Molar. Myślę, że tutaj jakaś, może ktoś się e, wśliznąć w dziesiątkę z grupami FDJ. No oczywiście w Mowistarze, no kto, no, no wiadomo, że przecież Valverde, Także Walwedde będzie jechane na Walwedde. tutaj nie ma o tym w ogóle co dywagować. I no i pewnie Valverde jakiś przyzwoity. Pytanie, jeżeli gdzieś tam na Rochefoucaou to nie odjedzie, no Valverde powiedział już w tym sezonie, że on już ma tyle tych wygranych i to jest jego ostatni sezon, że on jak będzie w drugiej grupie, to nie będzie gonił, żeby tam walczyć o piąte miejsce ze sprintu, czy drugie, czy trzecią. Za dużo ma tych wyścigów wygranych. Także jeżeli to się podwie na Rochefoucaoucaoucaou i nie będą chcieli z powrotem Valverde przyciągnąć do tej grupki liderów, no to Valverde po prostu odpuści. Także może być dobry wynik, a może być po prostu wynik do zapomnienia, bo tutaj Hiszpana interesuje tylko wygrana. Izrael Premier Tech mamy zespół, który nie wiem, pewnie Michael Woods może Alessandro De Marchino, bo przecież Jakob Fuglsang to od czasu kiedy wygrał to Liège-Bastogne w 2019 i kiedy przeszedł do, Start, do Premier Tech to jeździ totalny piach Izrael Premier Tech, jeżeli rzeczywiście UCI wprowadzi ten czy też wyegzekwuje te punkty system punktowy UCI to Izrael Startup Nation przez swoje debilne Decyzje finansowe, czyli kupowanie czy płacenie milionów takim zawodnikom jak Jakob Fuglsang czy Chris Film, a bardzo teraz jest na bardzo dobrej drodze, żeby nie załapać się jako zespół piotrailowy w następnym sezonie, bo będziemy, będą jej po prostu za mało tych punktów. To o tym już też wspominaliśmy parę podcastów temu. W teamie DSM Roman Bardę w dobrej, w dobrej formie, także tutaj może być coś, grane jeżeli chodzi o Team DSM w treku Sega Fredo nikt mnie nie, nie urzekła jej historia także tutaj nie przewiduje wielkiego jeżdżenia. W Bora Hansgrohe na pewno w laso w dobrej formie będzie mu pomagał Cesare Benedetti, mamy Alotiego, Higite, także też taki zawodnik na właśnie Lierzbaston Lierz, -Lierz Jai Hindley, Keldenman i Ida Schelling. W Bachwein jest kolejny mocny team, no zwycięzca walenckiej strzały, także tu musimy go jakoś wziąć pod uwagę, czyli Dylan Thames, mają do tego Damiana Kredus, Jacka Haga, Lande, Wouta Polsa, Luisa Leona Sancheza i Mohoricza, który ciekawy bo te zjazdy, szczególnie ten ostatni, wiesz, Baston jest taki troszeczkę karkołomny, jak uda mu się przejechać z tymi y, największymi faworytami. Pod górę, to potem, jak może ten znowu siodełko z droper postem cykl w dół i może im to odjedzie. E, także Mochorycza nie skreślałbym. Naprawdę dobry, klasyczny początek sezonu e, w wykonaniu Słoweńca. No, ciekawe, ciekawe. E, I raz, znowu, znowu, idą mocno, e, bo jest Daniel Felipe Martinez, który ni niestety nie umie zjeżdżać. Także myślę, że nawet jak on będzie w tej grupie czołowej na, po ostatnim podjeździe, to go zrzucą z koła. Także myślę, że to będzie taki straszak. Do tego Lorenz de Plus, Omar Freyje, Tomasz Pitko, który też w szale walońskiej jakiś taki bezzębny. Carlos rodriguez Genin Tomas no i Michel Kwiatkowski. Także znowu Ineos mocny siłą t drużynową. Ineos Dekeni Quick Stepem 2022 roku. Także znowu mają dużo opcji. No i tak powiem szczerze, też Kwiatkowski on potrafi. E bardzo nie odstać może na tych, tego, na, tej, na tej długości podjazdach e, potem na zjazdach, no przecież wiemy przecież pamiętamy, jak Michał tutaj im odjedzie przez to już Michała nie dojdą e, dwa, przecież mistrz świata właśnie w takim stylu, na takim karkołomnym zjeździe e, także Kwiatkowski nawet jeżeli odstanie od tych największych faworytów na ostatnim podjeździe, może uda mu się w pojedynkę gdzieś tam karkołomnie zjechać, dojechać a potem już mamy sprint, no to e, kto wie, ostatnio udało mu się ogolić Benoit Fua. E, dobrze, Astana na Quickstep Nibali powraca z zaświatów, także zobaczymy co tutaj od niego, od niego, co po nim się można spodziewać, no bo reszta zespołu to raczej nie zabałdzą, mnie tutaj nie urzeka. Jumbo Wizman no to oczywiście Volt Van Aert, który jak to na Wouta Van jest faworytem, a pewnie skończy na drugim miejscu, no bo, no bo tak po prostu już ten zawodnik ma. Do tego Tisz także tutaj zgrana, zgrany ten duet Belgów. Sepkus powraca do wielkiego ścigania, mamy sama Omena. Timo Rozena Josa Van i Jonasa Winegola, który też jakoś nie urzekał formą na walońskiej strzale w Team Bike Exchange Maf Michael Mafius, bo no tak, pewnie jakąś dziesiątkę ma tutaj po, potencjał, potencjał wjechać, także tutaj bym powiedział, że to będzie główna karta teamu Bike Exchange. W Coffee nie oni gire, no dlaczego by nie. ma tę, chociaż takie te podjazdy chyba raczej są za krótkie jak na niego. No Kofidis będzie coś rzeźbił, a wyjdzie jak zawsze, pewnie tak to będzie. Team Ageduser Citroën, no tutaj Benoit Cosnefrois. Także on tutaj pewnie jako lider. Do tego mamy Boba Jungelsa, który chce wrócić do poważnego ścigania po tych trochę ostatnich paru sezonach takich sobie. Także to będzie główna broń teamu Agerdyser. Lotto Sudal. Ostatni wyścig Filipa Giberta. Filip u siebie w domu na jednym z podjazdów jest chyba na, na Laredut jest chyba ponad 500. Na, na napisane fil, fil, fil. Także jak będziecie oglądać ten wyścig to zobaczycie, że że Lierz, Baston Lierz żegna się z z lokalnym chłopakiem, z Filipem Gilbertem. I do tego chyba jakoś nie będą mieli wielkich szans e, czegoś więcej uwiać. Adkira Samsik na pewno mocna z Badgiem w tym roku. W tym teamie też jedzie Polak Łukasz Owsian. E, Badgi w dobrej formie także coś mogą zawalczyć. Team, e, team EF Education, jak to powiedział Johan Brunel. Czy oni w ogóle zaczęli sezon? E, nie wiem, zobaczymy. Może zaczną ten sezon jutro. E, team Juno. E, Juno X tam będzie Tobias Harant Johansen, będzie pewnie główną. E, czy to Andres. Harant Johansen, no który z Johansenu będzie główną um, główną bronią tego zespołu, e, w Inter Marche, Podcovivo, na no, to podcowiwo to już chyba raczej nie te lata e, żeby coś zawalczyć, Quinten Hedmans, no kto wie e, w Alpesinie Phoenix e, panowie jadą bez, e, bez bez, bez, bez um, Matty czyli może Jay Vine, jeśli ja nie mylę to może Jane Vine jest teraz mistrzem świata Zwiftowym? No ale to kogo to obchodzi, nieważne. E, także tam panowie też będą, e, będą się chcieli pokazać, no bo w końcu nie ma Wanderpola. E, w Total Energy Alexi Willen Moss, e, bez Macieja Borna tym razem on odpoczywa. E, w Bingle Powell Sos WB również bez Stanleya Angela, czyli bez e, Stanisława Niełkowskiego spot w no to tutaj będą sami Belgowie, chcą się tam pokazać to jest ich czas i ekipo Kern Farma Hiszpanie, którzy tam pewnie jadą w miarę w miarę za karę. także także co jak to te Ardeny, jakoś nie, nie emocjonuje mnie, nie mamy tutaj oddzielnego odcinka o samych Ardenach, no bo to takie troszeczkę wyścigi, mówię no w lierz będzie ostatnia godzina Max, będzie rzeźby, no to i tak dużo lepiej niż, niż Szała Wolońska, gdzie ostatnie 2,5 minuty. Także, także tak to wygląda. Jeżeli chodzi o inne, inne takie poboczne historie, ale nie, bo już ten, tym moim głosem się pewnie znudziliście, znużyliście, także ja wam. Teraz co? Teraz rozmowa z gościem z elity, z polskiej elity. No, tak, tak, tak. Z polskiej elity ruszyła karuzela Pucharów Polski. Jazda indywidualna na czas. Także posłuchajcie sobie. Posłuchajcie, będziecie wiedzieli, jak to jak od przedszkola do pola, od masterca do, do eliciarza. Proszę, zapraszam na rozmowę. Dobrze, no, starczy, już dawaj zmianę. Haha, ha, dokładnie, zarzucacie, niektórzy nam zarzucają, że nie obchodzi nas kolarstwo kobiet, że jesteśmy najgorsi. Ale oczywiście to nie jest prawda, bo wyobraźcie sobie, że jej nasz trzeci współprowadzący, Sylwester S., powiedział mi dzisiaj, jak powiedziałem mu o wynikach Pucharu Polski w Lubattowie, że to nie są jakieś ciekawe informacje, i że jakby w sts były do obstawiania takie zawody, to by na te zawody bardzo dużo pieniędzy postawił i by wygrał, bo by postawił te pieniądze na Marianne Hall, czyli było master, Masterkę, a teraz już, no nie wiem, Eliciarę, jak, jak cię powinniśmy nazywać? No, bardzo dobre pytanie, szczerze powiedziawszy. Jeszcze się nad tym nie zastanawiałam. Ale bardzo mnie, mnie cieszy, że, że Sylwa powiedział, że. Mógłby postawić na mnie pieniądze i by, i by te pieniądze zgarnął, bo podejrzewam, że mógł być jedyną osobą, która by mnie w tej elicie znała. No dokładnie, ale to wiesz, wjeżdżasz, wjeżdżasz. no chciałem powiedzieć, że wjeżdżasz na, na czarnym koniu ale to ty jesteś tym czarnym koniem bo musiałaś, przypomnijmy może słuchaczom, że musiałaś porzucić e, kombinezon mistrzyni Polski, bo ponieważ gdyż to była mistrzyni Polski Masters teraz już jeździsz w elicie także opowiadaj e, wiesz, jak musisz nam powiedzieć nam mastercom, jesteśmy głosem polskich masterców, musisz nam powiedzieć e, no jak to wielkie ściganie światowe wygląda jakie są różnice między e, nami uniżonymi mastercami a, a wami, czyli elitą tego świata. No piękna, piękna zapowiedź i piękna opowieść. Słuchaj, no tak naprawdę zaczęło się od tego, że, że tak zaczęliśmy patrzeć na, na kalendarz startów i tego, co tak naprawdę w tym sezonie chcielibyśmy zrobić. No i okazało się, że może dobrze byłoby pójść krok naprzód i, i spróbować czegoś nowego, a przez to, że tak naprawdę no. Jak gdzieś poza TT, um, chyba nie chcę za bardzo wychodzić i, i w nim się czuję dobrze i, i dość komfortowo, o ile jakby w TT można czuć się komfortowo, bo wiadomo, że cały czas wy, przekraczamy jakieś tam swoje, swoją strefę komfortu. E, no i cóż, no i postawiliśmy na, na to, że, że w tym sezonie warto spróbować e, czegoś więcej no i sprawdzić. Się, jak tam ta noga się kręci i jak te e, umiejętności można swoje przełożyć na tym, no wydaje się, trochę wyższym poziomie. No i cóż, no i padło właśnie na, na pierwszy start, start w Blue Troszkę wiadomo, jak to zawsze jest spontaniczna decyzja, bo jeszcze ostatnie zmiany sprzętowe, które tam toczą się od ostatnich miesięcy, więc sprawa cały czas jest w toku. Więc trzeba było przyzwyczaić się trochę do nowego setupu. Mam nowe szybkie koła, więc od razu wiedziałam, że no, musi pójść to dobrze. Odpowiadam. Flying Cape, oczywiście, jakbyś się pytał. <laughs> Tak, więc, więc mówił. Pierwsze opali... co powiedział, jakbym tak. z mi rozmawiał, to powiedz, że koła ma Escape'a. No to mówię. Ma. Ale oczywiście, że tak. No. Ale nie tylko koła, tam dubał dubał długo w Portmanie i, i wydaje się, że idziemy w dobrą stronę, przynajmniej taką mam nadzieję, bo tam jeszcze kilka innych poprawek, ale wracając do, do Lubartowa, no to cóż, wczoraj taki był jeszcze szybki objazd jazdy dać znaczy trasy, ale już w sumie nawet nie... Nie na rowerze, tylko tak samochodem szybki obiad zrobiliśmy. Troszkę oczywiście standard został zachowany z poprzednich wyścigów, czyli sporo dziur. No ale cóż, no wiadomo, na, na starcie, jak już człowiek jedzie, to chyba na te dziury nie zwraca uwagi i po prostu trzeba zrobić swoje. No i akurat dzisiaj okazało się, że swoje udało się zrobić w pełni to, co było, zostało zamierzone, założone odgórnie. Co do wata zostało, że tak powiem. E, odpowiednio przejechane, więc, więc no ja byłam zadowolona. Szczególnie, że trasa była e, technicznie prosta jeden podjazd, dziury, e, początek z wiatrem, więc tam dobrze było nie przepalić na początku, i później, e, cóż, pod wiatr powrót, ale chyba może adrenalina, może, może też dobre przygotowanie jakoś tak bardzo mnie tam nie poniewierało. No i cóż, no, ja zadowolona. Po, po, po przekroczeniu linii mety, więc, więc tak to tak to wyglądało, jeśli chodzi o ten pierwszy start. No dobrze, czyli mówi, że jakość dyóg zachowana, że Lubatów Polska Banialuka. To jest ten wniosek. Słyszałem, że teraz jeszcze w końcu wjeżdżasz już do tego prawie że Piotru, czyli też słyszałem, że to się też będzie wiązało z gratyfikacjami finansowymi. Czyli teraz już powoli możesz w pełni przechodzić na zawodowstwo w sensie już żyć z no tak, znaczy tutaj chyba dalej jesteśmy poniżej mocno średniej krajowej, no ale, ale cóż, do tego chyba już każdy się mógł przyzwyczaić w polskim kolarstwie, aczkolwiek, no dla mnie jest to bardzo miła odmiana, że przynajmniej zwróci nam się za, za paliwo, więc to jest akurat taka, taka miła odmiana już, co prawda na królówkach i lipcówkach też były bardzo dobre e, nagrody w formie. Piwa. Ja co prawda nie piję alkoholu, więc że tak mogłam e, później obdarowywać moich najbliższych tutaj. E, no ale tak, 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 to jest akurat ta pierwsza różnica, którą można by zobaczyć, że faktycznie e, pierwszy raz jak wygrałam, no to też otrzymam nagrodę finansową. Pięknie, teraz powiedz jeszcze na Lubatowie świat się nie kończy, także początek sezonu gdzie dalej? No gdzie dalej? Na pewno za parę dni jest plan, że, że ja się, znaczy ja pakuję się w teczkę i lecę do Polski, także widzimy się prawdopodobnie, jak to mawiają na wyspach, na Torze. Coś tam jeszcze będziemy dosmaczać, ale powiedz jak dalej. Plany w tym sezonie te elitarne, bo wiesz, my nie wiemy, nie rozumiemy, jak ten świat kolacki prawdziwy działa, także trochę nam musisz potłumaczyć. No cóż, to tak naprawdę nie jest aż on taki bardzo złożony. Jeszcze na pewno jakieś tam rzeczy będą się klarowały w, w międzyczasie. No jak wiemy, jakby um, jazda indywidualna na czas, no, chyba nie jest dalej taką kluczową e, tutaj dalej dyscypliną, więc ten kalendarz startów nie jest aż tak bardzo mm, zapełniony. No, ale, ale na pewno coś tam jeszcze w tym kalendarzu się pojawi, no a później zobaczymy, co, co dalej, ale no jak wiemy plany na pewno jakieś się pojawią czyli, czyli, Czy czyli czasówki, miejmy nadzieję, że Mistrzostwa Polski, bo one chyba też się odbywają w sercu Polski w tym roku, co kojarzę do tak, tego tak, jakieś tak. puchary więc po... tutaj mniej na paliwo przynajmniej wydamy no właśnie, można się pojechać od razu rozgrzać na trasę do tego jakieś parę pucharów Polski może coś na torze, no dobrze także widzicie przy tutaj głos nie tylko masterców, mamy teraz tutaj masterkę która po prostu wchodzi ten krok wyżej, zostawia nas z tyłu prawdopodobnie ostatni wywiad no bo potem już po prostu będzie będzie się zadawała tylko z podcastowym Pioturem. Pewnie tak jak Maciej Bodnet będzie nam odpowiadała na, na te, jak to się, na, na, na nasze odezwy. Także, także dziękuję Ci pięknie. Odpoczywaj. Zbieraj te nagrody finansowe. Sponsorzy przyjdą jeszcze. Sponsorzy zresztą się dobijać no, tak. po, po, dzisiejszym, po dzisiejszym podcaście z pewnością również. No i co? Widzimy się tak jak mówię, widzimy się niedługo, więc postaramy się jeszcze trochę cię przyspieszyć, no a ty nie zwalniaj. Tak jakby razem to złożymy do kupy no. i będzie super szybko. Także dziękuję ci no pięknie. Właśnie, bo no bo chciałam powiedzieć, że przecież jak ostatni raz nagrywaliśmy podcast wspólnie, czyli to już jest moje drugie wystąpienie, więc już się mm. mogę trochę poczuć prawie jak Sylwa, który prawie. tutaj już Kilka razy wystąpił, prawda? Już miał tutaj e, dobre nobilitacje i, i jest prawie, że współtowarzyszem twoim albo współprowadzącym. Yes, yes, e, no, ale jest, jest, jeszcze po, te... po trzech wizytach. Po trzech wizytach jeszcze współprowadzący. No właśnie, tego tam szybko go gonie. Ona... Szybko go gonię, no ale wtedy rozmawialiśmy przecież o Mistrzostwach Świata. No i teraz troszkę plany się pokrzyżowały, bo już w tych Mistrzostwach Świata Masters nie mogę wystartować, mm, więc, więc musimy jeszcze, szukać to, alternatyw. To też, jest, to też jest chyba ciekawostka, bo na ten moment jeszcze z tego co pamiętam, to zasada jest taka, że możesz, o ile nie masz punktów UCI, a za Puchary Polski nie ma punktów UCI, także... Nie ma, ale to Mistrzostwa Polski są. E, tak, no, to, ale na razie jeszcze możesz, jeszcze możesz, wiesz, jeszcze jest ta droga otwarta, no, ale kto wie, może jak na Mistrzostwach Polski pójdzie za dobrze, to może potem już Mistrzostwa Europy na przykład, albo świata nie ma stędz. Tutaj nie możemy nic wykluczyć. Hashtag e, Paryż 2024. E, tak, e, taki tutaj, tak to zhasztaguję tą rozmowę. E, także e, prawie dzięk, dziękuję naszej prawie współprowadzącej. Mariannie Hall. No i powiedzmy do usłyszenia, jak o nas nie zapomnisz. No i tylko tak cię zachęcę, że jak już nie zapomnisz, to ten trzeci raz, chociaż Sylwas nie chciał i musieliśmy go podejść podstępem. Dopiero w połowie trzeciego wywiadu no. mu powiedzieliśmy, że już się współprowadzącym nie mógł już z tego się wykręcić. No a ty, jak o nas nie zapomnisz, no jesteś na dobrej drodze. Dwie trzecie planu wykonane. Do tego jeszcze w. Teraz na Pro Cycling Stats będzie 100% skuteczności. Jeden występ, jedna wygrana. Także uważajcie, Mołdy. Ehm, dzięki i do zobaczenia y, oraz dzięki. do usłyszenia niebawem. Hejka. Y, hej. no, dzięki bardzo. Cześć, cześć. Dobra, no starczy już dawać No dobrze, koledztwo kobiet. Y... Już ten poruszyliśmy temat, no to warto powiedzieć, że w maju, końcówka maja, trzeci tydzień maja, czy też nawet ten tydzień czwarty, bo chyba 23 maja, o ile dobrze pamiętam, zobaczymy prawdopodobnie nowy rekord godzinny, bo Ellen Van Dyke powiedziała, że atakuje na tym samym velodromie co Joss Lowden, atakuje godzinę. Zawodniczka Trega, Sega Fredo chce. Yy, powiedziała, że tak troszeczkę Joss Loden to było takie wszystko zaplanowane wszystko dosmaczone, a tak tu jeszcze czekam na rower treka, a ile pojadę no pojadę tak jak najwięcej ile się da no ale ogólnie to pobiję ten rekord Trek mi tutaj przygotuje speed concepta yy, specjalnie pod tor, no wszystko będzie dobrze, myślę, że wszystko będzie dobrze, ale najciekawszą historią tutaj będzie to, czy Ellen Van Dyke uda się złamać 50 km na godzinę, bo myślę, że jest to w stanie zrobić, ale z drugiej strony też nie będzie może chciała tak mocno iść, bo te 50 na godzinę pewnie byłoby gdzieś blisko tego jej limitu. Na no wiadomo, to jest takie troszeczkę przygotowanie. Pilot, duża zawodniczka, więc ona nie może sobie tutaj wystartować na 50 z kawałkiem, a potem jak jej przedmucha szczelkę, to nagle zjechać do bazy i nie pobić tego rekordu. Także myślę, że na razie mówi, że będzie chciała to pojechać jak najszybciej się da, a myślę, że koniec końców będzie tam troszeczkę asekuracyjnie będzie troszeczkę spokojniej, niż się by nam wydawać mogło. Także, także zobaczymy, kolejna godzina, to zawsze coś, coś ciekawego, coś, co warto śledzić. Jak mówimy o o. o, o Hmm, o godzinie, no to warto też powiedzieć o byłym rekordziście godzinnym, czyli o Sir Bradley Wigginsie, który ostatnio w, chyba dla Men's Health, tak, Men's Health UK, dał wywiad o tym, że jako młody zawodnik był, jako 13-latek, był ofiarą pedofilii i też do tego jeszcze mówił, że m, m, jego ojczym i tak go nazywał ciotą w лайksie, także ciężko mu było potem komukolwiek o tym powiedzieć e, i m, też opowiada w tym właśnie artykule dla Mens Health, jak to potem wpłynęło na jego e, na jego osobowość, na jego karierę, na to kiedy w 2012 był no, na szczycie królewskiego świata i musiał taką maskę nałożyć e, showmana tak naprawdę, żeby troszeczkę od tego się odciąć, od tego e, uciec, także no, także taka historia może troszeczkę z niezwiązana, z jednej strony związana z kolactwem. No i coś, coś o czym też pewnie warto wspomnieć. Także troszeczkę mniej tutaj odewane, bardziej od wyników. A jak mówimy o czymś, co jest trochę bardziej odewane od wyników, no to, to już troszeczkę dzisiaj wspomniany Chris film, który. Powiedział, że wraca do ścigania, już teraz praktycznie już jest w sztosie, już jest może nie jest tak w pełnym sztosie, ale myśli, że, że jest realne, żeby wrócić do ścigania w pełnym gazie, gdzieś tam z przodu, walczyć może o etapy, o jakieś tam dobre pozycje na Tour de France. No, fakt, że nie zmieścił się w limicie czasu na ostatnim etapie wyścigu do Koal, który jest parę etapówką, śmie twierdzić inaczej. Także. No także fajna jest to historia, trochę się może, już, czuję się jakbyśmy trochę się nad nim pastwili, no ale e, tak jakby wrzuca cały czas te, te cierpkie teksty na swój kanał youtubeowy że już wraca, że już nie widzi tego imbalansu między mocą lewej a prawej nogi, że już praktycznie, no już praktycznie jest, no już tylko dotknąć i już będzie e, będzie praktycznie królem Królem znowu Tour de France. No Jest na pewno y, królem y, dobory agentów, bo, no, bo musi mieć najlepszego agenta w biznesie y, albo y, Izrael Premier Tech ma najgorszych y, księgowych w biznesie, no, bo to tylko y, tak może y, to wszystko y, działać. Do tego jeszcze co? Taka historia, może ten Dekanik ten Quickstep, mimo że Deccanic Alpha Vinyl, mimo że nic tam wielkiego nie ugrali w Paryżu B, to są troszeczkę w świetle obiektywów w centrum. No bo podobno Florian Seneschal został obsikany, oblany moczem z kubka. Potem jeszcze Patrick Lefevre skomentował, że w jego czasach, jeżeli chodzi o tą historię z Lampartem, w jego czasach to on by w ogóle się zatrzymał, wziąłby, wziąłby swój rower, jeszcze by zaczął e, bić tym rowerem tego przechod nie przechodnia, tego e, kibica. Także tutaj też znany z e, znany z, z takich wypowiedzi właśnie patryk Lefevere. Może nie wygrywają, ale z drugiej strony są na, na pierwszych stronach gazet, także to pewnie odpowiada e, sponsorom i taka jest też, te, też pewnie taki jest trochę zamysł e, tutaj Lefewera. E, mógłbym wam jeszcze opowiedzieć o rzeczach e, Hmm. Z pierwszych stron gazet kolnago e, wypuszcza e, nowy Rover. Jeszcze teraz będzie sprzedawano, sprzedawane będą te Kolnego jako di, direct to co, co, consumer, czyli nie przez sklepy, a przez internet. E, nowe Kolnego C68. E, blisko 17 tysięcy euro w pełnej, e, w pełnym wypasie i z takich ciekawostek, to warto dodać, że może to jest w końcu ciekawe używanie NFT, bo w ramach Colnago teraz będą, czy też już są nawet wmontowywane te właśnie tokeny NFT, które potem można zeskanować tak jakby one są dowodem zakupu, czy też one są dowodem posiadania tego roweru, że on nie jest kradziony, więc zamiast jakichś tam głupkowatych gifów NFT w postaci gifów Colnago w swoim nowym modelu C68 się używa tego do no, zapobiegania czy też ograniczaniu po pierwsze może z kradzieży, a po drugie też ułatwia to kupowanie oryginalnych rowerów, bo wiemy, że na przykład Pinarello ma duży problem z tymi Cinarello, czyli tymi oszukiwanymi rowerami, czy też ramami tego włoskiego producenta no mam, jeszcze, mam jeszcze tutaj dwa tematy o tym, że zawodnicy Gazpromu i się żalą że nie mogą się, nie mogą ścigać i, i ich zespół jest w zawieszeniu nie wiedzą co mają ze sobą zrobić, ale nie jest mi wcale przykro do, do tego jeszcze taki drugi też powiązany temat, czyli Igor Makarow, który jest szarą eminencją UCI teraz praktycznie jest troszeczkę ograniczany przez, nie ma wstępu do Kanady i do jeszcze jednego chyba z krajów, nie wiem, a do Australii, co jest ciekawe, bo w Kanadzie ma biznesy, czy też chciał mieć jakieś biznesy, a jako, że jest szarym eminencją wysoko postawioną w UCI, jeżeli nie ma wstępu do Australii, to będzie miał problem się pokazać na corocznym zjeździe UCI, który ma, zawsze odbywa się obok Mistrzostwa Świata, no bo Mistrzostwa Świata przecież w tym roku w Australii. No i na jakieś więcej te rosyjskie tematy nie będę poświęcał czasu, bo nie jest mi ich żal i im gorzej dla nich, tych Gazpromów, Rozwelo i Makarowów, tym lepiej. No i dobrze, tak widzicie, troszeczkę to skondensowałem. i Ja idę zpakować się w plecak Mam nadzieję, że już teraz zrozumieliście, co, dziś, co stało się w Paryżu, Szybę, wiecie, co stanie się w Lierzbaston. Les. Lierz wam, no ciężko powiedzieć, że streściłem wam strzałę walońską, bo moje streszczenie trwało dłużej niż cały utwór podjazdu pod Mudde Hui. No i mam nadzieję, że dogramy jeszcze jakiegoś ciekawego kontentu. Może uda nam się zrobić nawet YouTube'ową produkcję z naszych AeroTestów z Pawełkiem. Także do usłyszenia i właśnie chyba prawdopodobnie do zobaczenia. A gdzie? Bardzo dobre pytanie. Na Instagramie, na Facebooku, na YouTubie, na podcastowniach, na Patronite'cie. He, he, Także bywajcie. Przypominam o akcji Panie Macieju, kiedy na podnominał KAS pod wszelkimi wpisami Macieja Bodnara, żeby nam nie mógł uciec. To bardzo ważne. I no i co? Hejka hej Podnominał kast lek na kolarski ból dupy o ja już popuszczam